Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić kocyk na szydełku dla dziecka. Jedna z Was prosiła mnie o taki przepis i wymyśliłam taki patchworkowy kocyk, który składa się z kilku kwadratów i będę pokazywać Wam, jak te kwadraty zrobić. Oczywiście serdecznie zapraszam Was na moje media społecznościowe, gdzie zobaczycie nie tylko moje ręce, ale i kulisy mojej pracy i wiele, wiele innych ciekawostek. I zapraszam do wspólnego dziergania. Do kocyka wykorzystałam włóczkę Dropsa Baby Merino. To jest bardzo, bardzo dobra jakościowa włóczka. Tutaj mamy kolor 02. Świetny skład, tutaj nie ma ani grama akrylu. Tu mamy kolor, proszę, 130 i kolor 24. To może tamten był 13. No nie wiem, w każdym razie każdego tego motka będziecie potrzebowały co najmniej dwa. Szydełko trójka. No i oczywiście nożyczki. Ta włóczka jest idealną włóczką na kocyki dla dzieci, bo tak jak mówię, nie ma ani grama akrylu. I będziemy tworzyć takie kwadraty. Każdego kwadratu potrzebujecie 5 sztuk. I tu mamy żaglówkę. Te wszystkie wzory macie dostępne w poście na moim blogu. Będziemy też robić w kolejnym tutorialu kotwicę. Będziemy też robić, i tutaj mamy właśnie wzór na kotwicę, który też będzie dostępny u mnie na blogu. Będziemy robić fale, znaczy marynarskie paski i teraz fale. Proszę. Łącznie wszystkich kwadratów ma być 20, każdego po 5 sztuk. Tak jak mówię, jeśli chodzi o kwadrat, to on ma mieć 29 półsłupków w bok i 32 w górę. To jest taki kwadrat, takiej wielkości. Wszystkie mają być jednakowe, tak, taka sama jest żaglówka. To są wzory, które ja znalazłam w internecie, one są powszechnie dostępne. Jeśli chcecie mieć jakby gotowe, to w opisie filmu macie link, zapraszam. No i teraz w tym tutorialu pokażę Wam, jak zrobić taką żaglówkę. Także zaczynamy. Mam tutaj tą niebieską włóczkę, taką wybrałam, tą błękitną właśnie na żaglówkę. Tak jak mówię, ta wełna jest naprawdę świetnej jakości, to jest, przepuszcza powietrze, dziecko Wam się nie upoci, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Akurat tej wełny nie ma u mnie w sklepie, poszukajcie jej sobie w internecie, ale naprawdę to jest świetna gatunkowa włóczka. I po prostu zawiązujemy sobie pętelkę na szydełku i będziemy robić łańcuszek z 30 oczek. Wszystkich półsłupków ma być 29, ale oczek łańcuszka ma być 30. To jest rząd, którego nie ma jak gdyby na schemacie. No łańcuszek ja nie zaliczam jakby do robótki, można powiedzieć. To jest tylko taka podstawa. Dlatego potraktowałam go jako właśnie coś dodatkowego. Jeśli nie wiecie, jak zrobić łańcuszek, to jakby robicie pierwszy raz, to na kanale są podstawy szydełkowania. Tam zobaczycie, jak zrobić właśnie taki łańcuszek. Teraz pierwszy rząd to będzie dla nas 29 półsłupków. Pierwszy półsłupek omijamy, wbijamy się w drugi. Zobaczcie, ja jeszcze raz to pokażę. Pierwszy omijam i teraz drugi. Drugi półsłupek, drugie oczko i robimy w nim półsłupek. I w kolejnych również robimy półsłupki. W ten sposób bardzo prosto przerabiamy do końca cały rząd. Ma być ich 29. Tak, ja tutaj mam właśnie cały rząd. On się tak troszkę zwija, bo ten pierwszy zawsze się tak zwija. No chodź, chodź, nie uciekaj. No zobaczcie, jak ucieka. To jest pierwszy rząd. Teraz kolejny. Robimy oczko łańcuszka w górę. Odwracamy robótkę. I drugi rząd robimy również cały z półsłupków. Tutaj się o wbijam, proszę, i cały rząd przerabiam półsłupkami. Też tutaj już będę skracać, bo to jest raczej oczywiste i bardzo proste. Będę robić oczko łańcuszka w górę, odwracam robótkę i to jest ten moment, kiedy zaczniemy w trzecim rzędzie robić popcorny. Dwa, zobaczcie, już tutaj mamy. Tak, i przechodzimy do kolejnego. Będziemy robić 8 półsłupków. Oczywiście w pierwszym oczku wbijamy się jako pierwszy półsłupek.
i później 8 zwykłych półsłupków i następnie będziemy robić popcorny. Za chwilę zobaczycie dokładnie, jak takie popcorny wyglądają, jak się je tworzy. Zrobienie jest ich bardzo, bardzo proste. O, i jestem tutaj. Teraz w 9 półsłupku robię pierwszy popcorn. Popcorny robimy ze słupków. Zobaczcie, to w ogóle wygląda o tak, nie? Popcorny, tak jak powiedziałam, robimy ze słupków, czyli robimy narzut, wbijamy się w ten 9 półsłupek i przerabiamy tylko przez 2 pętelki. I znowu narzut i znowu przez 2 pętelki, pozostałe zostawiamy na szydełku. I znowu narzut i znowu przez 2 pętelki i znowu narzut i znowu przez 2 pętelki. Tych półsłupków nieprzerobionych musi być 5. Tu mam 5 i teraz przez wszystkie pętelki przeciągam szydełko. I w kolejny półsłupek robię półsłupek. I mam popcorn, zobaczcie. No bardzo jest proste zrobienie. To jest właśnie ten półsłupek. I teraz w kolejnym będziemy robić ten popcorn. I tutaj przerabiamy znowu słupek. Ale nie przerabiamy go do końca, tylko przez 2 pętelki i tak kolejnych 4. Wszystkich mamy mieć 5 półsłupków nieprzerobionych do końca. Dopiero przy 5 przerabiamy przez wszystkie pętelki. I mamy to. I teraz mamy półsłupek. Proszę bardzo. Tak jest. I tutaj będziemy robić kolejny popcorn. I przerabiamy przez wszystkie, proszę, na samym końcu oczywiście. Nie będę skracać tutaj tego filmiku, chociaż wydaje mi się, że jest tutaj to raczej oczywiste już, jak robić te popcorny, ale no nie wiem, być może niektóre z Was jeszcze tego nie czują, nie wiedzą, więc wszystkie popcorny przerobię razem z Wami. Tutaj tych popcornów ma być 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, wszystkich ich ma być 7. Na podstawie i wszystkie 7 przerobimy razem, tak żebyście się czuły bezpiecznie ze mną. O, i tutaj wyciągnę sobie troszkę jeszcze włóczki i będę przerabiać dalej. Ten kocyk w ogóle finalnie wyszedł takiej wielkości 50 na 80 cm. Czyli dla takiego małego bobasa w sam raz. Jeśli chciałybyście większy kocyk, to po prostu musicie zrobić większą ilość kwadratów. W przypadku 20 kwadratów, czyli po 5 na każdy wzór, kocyk wychodzi mniej więcej takiej wielkości. Z tej włóczki oczywiście, bo jeśli będziecie miały grubszą włóczkę, to ten kocyk wyjdzie już wtedy większy. Na przykład jeszcze może być Big Merino, też z Dropsa, bardzo fajna włóczka z Merinosa, też z niej można zrobić taki kocyk, bo to też jest fajna wełna. No, w każdym razie, zobaczcie, tutaj mam już wszystkich 7 popcornów. O, i jeszcze tutaj jeden. O. Nie było 7, tylko mniej. Bo się tak zagadałam tu do Was, że już nie policzyłam porządnie, no w każdym razie, no było 5. No wszystkich ma być 7. Staram się jak najwięcej informacji podać Wam w tym tutorialu, jakby w głowie wymyślam jakieś kolejne pytania, które możecie sobie zadawać. Stąd właśnie jeszcze jakieś dodatkowe informacje. No, teraz mam 7. 4, 6, 7. Zgadza się. I teraz do końca musimy przerobić półsłupkami. I przerabiamy. Do końca tego rzędu. Tak, żebyśmy miały równo zakończony pełen kwadrat. Przypominam, że wszystkich tutaj półsłupków ma być 29. Robię oczko łańcuszka w górę i teraz będę przerabiała ten czwarty rząd, który jest tylko złożony z półsłupków.
Zobaczcie tutaj. No, i teraz ja specjalnie zostawiłam tutaj ten czwarty rząd i pokażę Wam dokładnie, jak go przerobić. I każdy następny, później ten wolny, bez popcornów, też w ten sposób proszę przerabiajcie. Początkowo wbijamy się normalnie w te półsłupki, które są tutaj i to nie będzie problemem, ale w tym momencie, kiedy zobaczcie, zaczynają się popcorny, mamy takie małe półsłupki i duże. Nie? Tu mamy mały, a tu duży. Mały, duży, mały, duży. Ważne, żebyście się każdy w półsłupek wbiły, czyli i pod ten mały, który jest normalnym półsłupkiem, i pod ten duży, to jest akurat ten moment, kiedy przeciągacie przez wszystkie pętelki w popcornie włóczkę. Tak? Zobaczcie, i w ten mały, i w ten duży. Pamiętajcie, że wszystkich półsłupków ma być 29, więc też dobrze sobie przeliczcie. Cały wzór składa się naprzemiennie właśnie z tych rzędów, gdzie jest popcorn i z tych rzędów pustych, bez żadnego wypełnienia. O, zobaczcie. I tutaj ja też w każdy jeden półsłupek wbijam się i zarówno w półsłupek, jak i w ten popcorn, tak? Te małe są jakby mało widoczne. Ważne, żebyście zwróciły na to uwagę. I teraz jesteśmy już w rzędzie piątym. Tu robimy 6 półsłupków. Co mi z tym rządem? Co chwilę mówię, że jesteśmy w rządzie. Jakieś aspiracje mam, słuchajcie. No, a w rzędzie szóstym i robimy tutaj 6 półsłupków. W piątym. W rządzie piątym jesteśmy. W rzędzie piątym. W rzędzie piątym. I w siódmym półsłupku robimy popcorn. Proszę bardzo. Ja chyba w ogóle przerzucę się na taką strategię, że będę mniej mówić. Będę mówić i teraz patrzcie. Ale bez mówienia to też się tak nie da. Te tutoriale, gdzie się nie mówi, są takie smutne dla mnie. Ja nie lubię. I teraz przerabiamy 15 półsłupków. Bez żadnego popcornu, bez niczego. 15 kolejnych półsłupków. Też tutaj skracam, bo to już myślę, że jasne. I w kolejnym robimy popcorn. I później już do końca przerabiamy półsłupkami. O, zobaczcie, i tutaj już pozostałe będą półsłupki. Myślę, że fajnie właśnie, żebyście sobie wydrukowały ten wzór i miały go przed sobą, tworząc, bo no dzięki temu będzie Wam dużo, dużo łatwiej. Kolejny rząd to będzie rząd złożony z samych półsłupków, czyli ten pusty rząd. Tak. Ten przerobiłam. Teraz będę miała szósty rząd, który zrobię z samych półsłupków. Tu nie ma żadnego popcornu. Także też tutaj, jak będziecie przerabiać, to uważajcie nad tym popcornem, żeby się dobrze wbić. Przeliczcie wszystkie półsłupki. O. Tutaj, tak? O tym mówię właśnie tutaj, żeby się dobrze powbijać. I teraz widzimy się w kolejnym rzędzie. Tym razem to będzie siódmy, gdzie musimy przerobić cztery półsłupki i zrobić popcorn. Zobaczcie tutaj, cztery półsłupki, czyli odwracamy robótkę. W pierwszy półsłupek się wbijamy i robimy pierwszy, teraz drugi. Półsłupek i trzeci półsłupek i czwarty. I będziemy robić popcorn. Teraz sobie chyba taką burtę żaglówki, chyba tak to się fachowo nazywa. Mieszkam nad morzem, a nie wiem. Moja córka chodzi do klasy żeglarskiej, to ją może podpytam o to. O te części składowe. No, w każdym razie przerobimy tutaj popcorn i później mamy kolejno 19 półsłupków. Zobaczcie. Tutaj od jednego 19 półsłupków i znowu popcorn. Myślę, że to jest oczywiste. Tutaj już skracam filmik. Na końcu popcorn. Ja oczywiście przerobię z Wami cały wzór, wszystkie rzędy po kolei.
ale będę je skracać, bo schemat pracy nad nim jest cały czas taki sam, bardzo powtarzalny. O, i tutaj mamy półsłupki. Na jednym z tutoriali właśnie mówiłam, że w Excelu się dużo pracuje też z rękodziełem. I tutaj macie przykład, bo to tabelka Excelowa jest, nie? No i mamy tutaj już burtę praktycznie zrobioną. Teraz będziemy robić ten rząd pustych półsłupków, pusmy, bez żadnego popcornu. Także przeróbcie go sobie i za chwilę znowu się spotkamy. Teraz będziemy robić, o tutaj już mamy tak przerobiony i teraz będziemy robić, zobaczcie, taki rząd, tutaj ten dziewiąty, gdzie są trzy półsłupki, a później 12 popcornów na przemian z półsłupkami. Także oczko łańcuszka w górę, trzy półsłupki. Drugi i trzeci. I teraz będziemy robić poszczególne popcorny. Mamy pierwszy, a wszystkich ma być 12. Także przerabiamy. Jest to ta sama zasada, którą robiłyśmy w rzędzie trzecim. Także ja tutaj za chwilkę skrócę film, bo no nie będę przerabiać z Wami wszystkich tych popcornów, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo oczywiste. Nie chcę też, żeby te tutoriale były takie długie na siłę. Dlatego przeróbcie proszę ten rząd i za chwilkę spotykamy się już przy następnym. No i zobaczcie, ja już tutaj sobie dokańczam. Zostały mi tylko te trzy oczka, trzy półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Teraz robię oczko łańcuszka w górę, odwracam robótkę i będę robić ten dziesiąty rząd, który się składa tylko z samych półsłupków. Myślę, że jest to już oczywiste. Zwracajcie proszę uwagę, żeby się wbijać w odpowiednie półsłupki, w każdy jeden, i ten mały, i ten duży. I ja mam cały rząd przerobiony. Teraz idziemy do rzędu tutaj, nie, 11, nie tutaj, źle pokazałam. Jesteśmy w 11 rzędzie, gdzie mamy tylko przerobić 11 półsłupków, a później tylko jeden popcorn. O. Także jesteśmy tu. Przerabiam sobie teraz te półsłupki. I przypominam, że mamy rząd 11. Tu właśnie. Tu mam zrobione. I tu. Będę teraz robić jeden popcorn. Złożony oczywiście z 5 słupków, których każdy jeden nie przerabiam do końca, tylko do połowy, a później na samym końcu przez wszystkie pętelki. Przeciągam szydełko. O, i to jest to. I teraz półsłupek. I zobaczcie, to jest ten moment, tak? Ten moment. Przerabiam do końca. Później kolejny 12 rząd też przerabiam cały półsłupkami. W 13 rzędzie robię 11 półsłupków. Tak już teraz będzie zawsze. I będę robić popcorny. Także tutaj sobie poprzerabiajcie i widzimy się w 13 rzędzie. No i ja już tutaj dokładnie to mam. Zobaczcie, mam jeden rząd tutaj przerobiony, półsłupków. Tutaj już zrobiłam 11 półsłupków i będę robić teraz 6 popcornów. Zaczynamy robić ten żagiel, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 popcornów. Myślę, że naprawdę dużo łatwiej będzie Wam pracować, jak wydrukujecie sobie ten wzór i będziecie go mieć przed sobą. Mi się czasami zdarza jakaś pomyłka językowa, gdzieś czegoś nie zauważę, coś wydaje mi się inaczej. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jeśli, to bardzo Was przepraszam. Sprawdzajcie wszystko to, co mówię, z wzorem, razem ze mną i na pewno Wam się wszystko uda. Zresztą ja i tak później sprawdzam gdzieś swoje tutoriale, tu kolejne będę robić popcorn.
Ale wiecie, no ja jakby pracuję sama, nie mam tutaj żadnej pomocy i zwyczajnie czasami zdarza mi się coś przeoczyć. Także tutaj przerabiamy sobie znowu poszczególne popcorny. Ma być tych, teraz będzie trzeci. Wszystkich popcornów ma być sześć. Też tutaj jest ten schemat, już się robi bardzo powtarzalny i taki wręcz oczywisty. Ale przerobię z Wami tutaj wszystko, żebyście mogły dokładnie zobaczyć, co i jak. Tu kolejny popcorn. Tak to jest z tymi szydełkowymi wzorami, że większość z nich to jest powtarzalny schemat, który powtarza się na przykład z różną częstotliwością. Ona, znaczy, tu mam cztery. Ale generalnie co do zasady, jeśli jesteście tu już po raz kolejny i szydełkujecie ze mną któryś raz, to będzie to dla Was oczywiste. A dla osób początkujących przypominam, że na kanale jest tutorial, jak zacząć szydełkować, jakim szydełkiem, jakim sznurkiem. Tam możecie wszystko sobie sprawdzić, zobaczyć. Zapraszam Was serdecznie. No i tu już mamy ostatni popcorn. Teraz będę przerabiać już półsłupkami. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, i już półsłupkami przerobię sobie tutaj do końca. Tu i za chwilę pewnie będę robiła kolejny rząd. O, przerobione. Oczko w górę i robimy rząd 14, przerobicie cały i później znowu 15 i spotykamy się tutaj w 11 półsłupku 15 rzędu. O, widzicie, tu już mam wszystko przerobione, jestem właśnie tutaj w tym miejscu, 15 rząd, 11 półsłupek, będę robić popcorn, później 8 półsłupków i popcorn. I tutaj mam drugi, trzeci. Pomyślałam sobie, że cały tutorial w ogóle rozbiję na poszczególne elementy, bo może ktoś na przykład chciałby kotwicę. O, tutaj mam 8 półsłupków. Chciałby na przykład tylko kotwicę zrobić, czy coś takiego, więc po 8 półsłupku robimy popcorn i później do końca przerabiamy półsłupkami. Może ktoś by chciał na przykład, nie wiem, no, wykorzystać sobie, na przykład zrobić jakiś wzór z poduszki, bo na przykład jak użyjecie bardzo grubej włóczki albo sznurka na przykład i przerobicie to, to wyjdzie Wam na przykład jakaś obudowa na poduszkę. Też można w ten sposób. Także proszę bardzo, mamy zrobiony kolejny rząd. Tak, tutaj teraz będę robić 16 rząd półsłupków. I w 17 znowu w 11 półsłupków i znowu tu się spotykamy. Także przeróbcie cały rząd półsłupków, odwróćcie robótkę i później jeszcze 11 półsłupków w kolejnym rzędzie. No i tu mam już przerobione. I jestem tutaj w rzędzie 17 i robię popcorn. 7 półsłupków. Najpierw popcorn. I 3... i 4 i 5, przerabiam przez całość i 7 półsłupków, nie 6, 7, a później w kolejnym rzędzie, tak, tutaj mam, to jest ten, zobaczcie tu, pierwszy, drugi i teraz powinnam mieć 7 półsłupków, sprawdzę sobie pierwszy, drugi i tutaj, tak, w 17 rzędzie. 7 półsłupków i później popcorn. Półsłupek i o, i tutaj będzie już popcorn.
To jest taki moment, że faktycznie można się tutaj troszkę zagubić, bo zmniejszamy cały czas tą ilość słupków w żaglu, ilość półsłupków w żaglu o jeden. Przerabiamy teraz do końca półsłupkami, później cały rząd pustych półsłupków i spotykamy się w rzędzie 19 na 11 półsłupku. Tak jak mówię, można się tutaj pomylić, trzeba naprawdę się skupić. Tak jak mówiłam, tu się widzimy, teraz robimy ten popcorn. No, chodź tutaj. Jeśli dobrze pilnujecie liczbę półsłupków, wszystko powinno Wam się zgadzać. Jeśli się nie zgadza liczba półsłupków, to znaczy, że gdzieś coś jest ominięte albo zrobione za dużo. Sprawdźcie to dobrze, żeby wszystkie kwadraty były równe. No i teraz robimy półsłupki. 2, 3, 4. 5 i 6 i będziemy robić popcorn tutaj. Bardzo proszę. I za chwilę już przerobimy przez wszystkie. I zamykamy półsłupkiem i przerabiamy do końca półsłupkami. Tutaj kolejny rząd będziemy robić tak, jesteśmy tutaj, kolejny rząd przerabiamy puste półsłupki i widzimy się w kolejnym, w 21 na 11 półsłupku. Także miłego dziergania. I jestem w tym miejscu. Zobaczcie, tu już mam ładnie mi wychodzą te popcorny. Teraz będę robić popcorn i 5 półsłupków później. Żagiel się robi coraz mniejszy. Pomału zaczynam go zamykać. W ogóle bardzo fajny wyszedł ten kocyk, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę taki unikatowy. Myślę, że jeśli któraś z Was się zdecyduje, i tutaj teraz będziemy mieć 5 półsłupków i popcorn. Jeśli któraś z Was się zdecyduje zrobić taki prezencik, na przykład, może oglądają mnie babcie, którym właśnie urodził się wnuczek. Naprawdę warto. Fajnie taki kocyk. Chyba dziś mama ginekolog też kiedyś o tym wspominała, że takie dziergane kocyki naprawdę robią dobrą robotę, pod warunkiem, że są z dobrej wełny. A właśnie ta Baby Merino jest rewelacyjna. No, idealnie się nadaje dla takich maluszków. Możecie ją kupić w internecie. Ja jej akurat nie mam dostępnej w sklepie, ale w internetowych różnych pasmanteriach jest dostępna. Także śmiało spróbujcie. No i teraz już będziemy przerabiać do końca półsłupkami ten rząd, tak? Tutaj do końca półsłupkami. Rząd 22 przerabiamy pusty i spotykamy się w 23, tutaj na 11 półsłupku. I jesteśmy tutaj, robimy popcorn, który jest tym taką masztem, tak chyba można powiedzieć, tą podstawą, na którym żagiel jest zawieszony, więc chyba to maszt, chociaż nie jestem pewna. Żeglarka ze mnie słaba. I teraz będziemy robić półsłupki. Tutaj mamy 4 półsłupki. Raz, dwa, trzy i cztery. I tu robimy popcorn. Proszę bardzo. Przeciągamy przez wszystkie i znowu do końca przerabiamy półsłupkami. Zobaczcie już, jak wygląda fajnie. Półsłupkami, kolejny rząd pusty, bez popcornów i w 25 znowu widzimy się na 11 półsłupku. I dokładnie tutaj jestem teraz. Tu będziemy robić popcorn, 3 półsłupki i popcorn. Też wiecie, jak zrobicie 5 takich kwadratów, to na pewno nauczycie się tego na pamięć.
Przeciągamy przez całość i te trzy półsłupki robimy tutaj. Drugi i trzeci. I znowu popcorn. Trzy i cztery i piąty. I przerabiamy przez całość i znowu do końca przerabiamy półsłupki, czyli już taka bardzo prosta sprawa. Polecam herbatkę sobie, zróbcie coś do picia, włączcie może audiobooka, bo to już jest naprawdę bardzo proste. Spotykamy się w kolejnym rzędzie, tu przerabiamy do końca i tutaj mamy w 27 rzędzie znowu popcorn, dwa półsłupki i popcorn. Także o, właśnie tu jesteśmy już, naprawdę jesteśmy już na finiszu, już niewiele zostało. Ja nie skracam filmu, pokazuję Wam tutaj te poszczególne rzędy z popcornami, żebyście dokładnie widziały, jak ta robótka wygląda, jaki ona kształt przybiera, w którym miejscu dokładnie się wbijam. O, i teraz będą dwa półsłupki. I popcorn. No chodź, chodź. I znowu będziemy przerabiać cały rząd. Tak, tutaj. Później cały rząd pusty, pół słupków. I w 29 widzimy się na 11 słupku, gdzie już będziemy tylko popcorn, półsłupek i popcorn. Także już naprawdę zostało nam mało i już jesteśmy. O. W ogóle te popcorny naprawdę fajnie się spisują w różnych stylizacjach. Niedługo też na kanale pojawi się poduszka, a nawet kilka poduszek mogę Wam zdradzić z tymi popcornami, bo one naprawdę robią robotę. No i tu mamy popcorn, półsłupek i popcorn. I znowu. I do końca przerabiamy, aż widzimy się tutaj już w 31 rzędzie, tak, gdzie będziemy mieć już tylko jeden popcorn. Także ten już robótkę będziemy kończyć. Zobaczcie, jak fajnie żaglówka wygląda nasza. Naprawdę super. No i tu już właśnie jestem, tutaj w tym miejscu, o tu, gdzie zrobię już tylko jeden popcorn. Na samą górę, na sam szczyt. I praktycznie mamy pierwszy kwadrat zrobiony, cała reszta robimy z popcorn, z półsłupków i później na samym końcu jeszcze jeden rząd pustych półsłupków, tak żeby dokończyć już całą robótkę. Proszę bardzo. I mamy to, zobaczcie, mamy tutaj całą tą robótkę przerobioną. Ona się zawija, oczywiście, ale się nie przejmujcie. Oczko łańcuszka w górę, odcinamy tutaj włóczkę, zaciągniemy ją, zobaczcie, żeby, o, nic nam się nie popruło. I żagiel gotowy. Mam nadzieję, że Wasz też wygląda bardzo podobnie, a nawet tak samo. Oczywiście, no to jest wprawna ręka, ja bardzo dużo szydełkuję, jeśli któraś z Was szydełkuje pierwszy raz, no to wiadomo, że będzie trudniej. Ja sobie tutaj poukrywam nitki i Wam też od razu to radzę zrobić. Poukrywajcie sobie włóczkę w robótkę, powciągajcie. Ja to robię tym samym szydełkiem, ale można też troszkę mniejszym szydełkiem, na przykład dwójką albo igłą, taką grubszą, specjalną igłą, pochować te nitki, żeby one Wam się nie plątały. Ja tego nie lubię w ogóle robić, no ale wiadomo, że trzeba, więc sobie tak gdzieś tam wplatam, żeby się nie, robótka po prostu nie rozpruła, tak, jak gdzieś tam jakieś oczko pójdzie. Tak samo i tutaj z drugiej strony też pochowajcie sobie tą włóczkę.
Ja to robię od razu, bo później jak będziecie miały 20 kwadratów z wystającymi włóczkami, to naprawdę będzie Was to denerwować i ta praca będzie bardzo żmudna. Więc ja od razu już za pierwszym zamachem robię z tym porządek, żeby później już mieć tylko gotowe kwadraty do połączenia. Kolejny tutorial będzie o żaglu i będziemy tak samo przerobimy cały wzór z żaglem, także serdecznie Was zapraszam. Póki co dziękuję, jeśli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i do zobaczenia na kolejnych tutorialach z tego kocyka. Dzięki bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, pa!